Witam na kolejnej eksploracji. Dziś zwiedzimy opuszczony szpital. Szpital, do którego próbowałem się dostać rok temu, ale nie było żadnego wejścia. A teraz dostałem cynk, że podobno znów da się do niego wejść. Więc zaraz to zweryfikujemy i jak coś, to widzimy się w środku. Szpital ten oddano do użytku w latach 60. XX wieku. Mógł on wtedy pomieścić 290 pacjentów. Gdy uruchamiano budynek, okolica była niemal pusta, zupełnie niezabudowana. Mówiono, że szpital powstał na peryferiach miasta. Nie było tam infrastruktury, brakowało chodników i aby dotrzeć do placówki, trzeba było pokonać piaszczystą drogę. Z biegiem czasu szpital rozwijał się. Przybywało nowych budynków i pawilonów, otwierano nowe oddziały. W kilkanaście lat liczba łóżek dla pacjentów przekroczyła 500, ale to nadal nie pokrywało zapotrzebowania okolicy. W latach 80. podjęto decyzję o budowie nowego szpitala, która mocno rozciągnęła się w czasie i trwała 30 lat. Ostatni oddział przeniesiono w nowe miejsce w 2014 roku i od tamtego czasu budynki stoją puste. Część ze starych zabudowań została już wyburzona. Losy głównego pawilonu, który dziś odwiedzamy, nie są znane. Teoretycznie miasto ma pomysły na zagospodarowanie pustostanu, ale mimo wszystko od wielu lat nic się tu nie dzieje, a budynek popada w coraz to większą ruinę. Są takie pokoje dla chorych. Sal operacyjnych nie widzę. O! To imprezownia jakaś. Pizza, wódeczka. Pewnie budowlańcy. Ale super, że udało się wejść. Dobra, i to by było całe piętro. Niestety sali chirurgicznej nie widziałem. A szkoda. Oddział urazowo-ortopedyczny. Łazienki z wanną. To musiały być jakieś sale dziecięce. Powinien być jeszcze jeden oddział, taki całkowicie wymalowany w postaci bojkowe. Taki typowy oddział dziecięcy. Tu jest duże pomieszczenie. Zapach remontu. Trochę właśnie nie wilgoci, tylko takich nowych farb, nowych tynków. Tu widać, jest trochę tych materiałów budowlanych. Ktoś chyba próbował coś tu robić. Dobra, idziemy dalej. Tutaj szerszy korytarz. O! To mogło być sale operacyjne. Duże zlewy do umycia rąk. I cyk, tak, to była sala operacyjna. Ale niestety lampy już nie ma. Lampy bezcieniowe już nie ma. Ale fajnie, że udało się znaleźć salę operacyjną. I symbol promowania elektromagnetycznego. Nie wiem, czy z tego względu, że tu były jakieś takie urządzenia. Czy dlatego, że na dachu są anteny. Kolejna sala operacyjna. Tu też już lampy brak. Ale są zlewy do umycia rąk. Ogromne zlewy. Nawet nie wiedziałem, że te zlewy są takie duże. I krany całkiem nowe. Thank you.
Tu jest łazienka. A tu taki składzik zrobiony. Dobra, to schodzimy na niższe piętro. Położnictwo. Ewidentnie tutaj był remont. Tylko dlaczego? Tylko sam sufit chyba pomalowany. A może to dopiero zaczyna się remont? To są zwyczajne sale chorych. Nic tu się nie dzieje. Brak sprzętu. Ale obiekt jest ogromny. I to robi wrażenie. Tu widać przez okno. Część. Część budynku. Raz, dwa, trzy. Trzy piętra? Czy cztery? Sale większe, mniejsze. Ta sala jest przechodnia. Kolor, ja nie wiem, czy my w tym kolorze zdrowią. Zobaczmy jeszcze to końcowe pomieszczenie. Dziwne. Dobra, to jakby budynek jest chyba na planie litery T. Bo są takie trzy korytarze, które łączą się w jednym punkcie. W punkcie klatki schodowej. Więc idziemy w kolejną odnogę. O, dyżurka położnych. Dyżurka położnych wygląda tak. Z ciekawszych rzeczy to wiem, że tu w piwnicach są schrony, ale prawdopodobnie są zamknięte. Niemniej jednak spróbujemy chociaż zobaczyć drzwi do schronu. Dziwny układ. Znów chyba sala chirurgiczna, bo mamy tu ogromne zlewy. Część wyburzona. Nie wiem, jakie tego było przeznaczenie. Nie widzę śladów po lampach bezścieniowych. Pokój socjalny. Tu? Nie, to jest zwykły pokój. Ortopedia. Ha, to ciekawe. Taśma policyjna. Ale wiem dlaczego. Ponieważ w tym miejscu kręcono serial. Nie pamiętam, której platformy streamingowej, ale kręcono serial. I nawet jak są jakieś etykiety na drzwiach z nazwą szpitala, to nie podana jest miejscowość właściwa, tylko ta, która była odgrywana w filmie. Prąd jest, słyszę, że buczy. Tu musiały siedzieć pielęgniarki na dyżurze. Zasobniki na tlen. Nigdy nie widziałem z bliska i w sumie nie chcę widzieć ich z bliska. Tylko na urbexie. Tak, widzę, jest pełno tych etykietek. Etykiet z nazwą szpitalu. Fikcyjną nazwą szpitalu. Czyli tak, ten remont.
także może być związany z serialem. Przeprowadzaniem remontu na potrzeby serialu. Aż chyba z ciekawości go poszukam. I obejrzę, jak to wygląda na ekranie telewizora. Czyli tak wychodzimy z ortopedii. Pokój lekarzy. Pokój lekarzy malutki. No prąd jest. By nic nie dotykać. Łazienki. Dyżurka pielęgniarek. Mamy dyżurkę pielęgniarek. Wymuszona ze wszystkiego. I całkiem nieduża. Kabinet lekarski. Dzieje się tu coś? Też nic. To znów jakaś destrukcja, coś wyburzono. No i to wygląda jak jakaś łazienka. Albo po prostu zwykły gabinet zabiegowy. Sala endoskopowa. Puściutko. Tu jakiś szeroki korytarz. Może znów sale chirurgiczne. To mogła być kaplica. Jezu, jeszcze w poziomie trzymał kamerę, byłoby dobrze. Ciekawy artefakt. To mogła być jakaś kaplica lub miejsce modlitwy. Tu składzik z wełną. Kabinet lekarski, zamknięty, kabinet zabiegowy, zamknięty, laboratorium, kurczę, zamknięte. Pokój zabiegowy. Puściutko. Jak w całym budynku. O, oczywiście pędy jest. I sala chorych. Tu jest nawet jakaś wykładzinka. I wydawka. Tylko wydawka czego? Leków? Schronów nie zobaczymy, wejście zamknięte na kłódkę. Szkoda. Jest jedziu pediatryczny. Chyba najbardziej urokliwy w tym miejscu. Zobaczcie, jak ładnie pomalowane były, bo to oczywiście doszło do stacji, ale ładnie pomalowane szybki. Dzieci czuło się lepiej. No to jest przyjemne, jasne pomieszczenia. Te takie witraże na szybkach. Bardzo był ładny kiedyś oddział dla dzieci.
łazienkę z wanną i prysznicem. Jeszcze więcej malunków, to już nawet nie zniszczone. A na końcu hotel dla matki z dzieckiem. Duże pomieszczenie z łazienką. O, jaka fajna wanienka na wysokości, można było umyć dziecko. A tutaj prysznic. To już chyba będzie całość tego obiektu, przynajmniej większość, do której jest dostęp. I to już wszystko w tym materiale. Niestety nie udało się znaleźć otwartego wejścia do piwnic, gdzie miałem nadzieję na odwiedzenie schronów i kotłowni. Jeśli doceniacie moją pracę, zostawcie suba i zostańcie ze mną na dłużej. Do zobaczenia na kolejnej eksploracji.